Widzicie, widzowie, nie każdy facet by się tak odważył jak ja. Mimo to, że mam śliwe pod okiem, to nie znaczy, że jestem jakimś frajerem czy coś takiego, widzowie. Po prostu pomogłem tej dziewczynie, trzeba być twardzielem, nie mięczakiem, a ja mam jaja i wystartowałem, widzowie. Zobaczcie tego typu, że trzeba być twardzielem, nie mięczakiem i dlatego tak mówię, widzowie. To, że mam śliwe pod okiem, to nie znaczy, że nie umiem się napierdalać czy coś. Nie, nie, nie. Widzowie, wystarczy trochę sprytu, inne rzeczy i ta osoba jest rozłożona na łopatki tego typu. A to, że mam śliwe, to nie znaczy, że jestem jakiś cienki czy coś takiego. Po prostu obrócił się, dostałem, ale obróciłem jego w pierdol taki dostał, że tak mówię, widzowie. Trzeba mieć jaja i trzeba mieć szacunek. Nie każdy by tak facet postąpił, tak jak ja, widzowie. Żeby dziewczynie uratować dziewczynę przed kradzieżą torebki. A co by się stało, jakby ten złodziej ukradł torebkę z dokumentami i inne rzeczy? Jak wiecie o tym, widzowie, że po prostu można też, jak się mówi, podrobić im dokumenty i na kogoś wziąć sobie, nie wiem, pożyczkę. Bo są takie sytuacje, widzowie, a ja po prostu nie pozwoliłem sobie coś na to, bo ja zawsze komuś pomogę, no i pomogłem. A to, że mam śliwkę, to nie znaczy, że coś tam nie wyszło. Po prostu tamten taki dostał w pierdol, że nie wstał tego. Później zaczął się sapać tego, żeby po policję, mówię, tu weź, zadzwoń, to pogadałem przy policji. On, och, bo co, ja mówię, jeszcze w pierdol, chcesz ode mnie? On dostał w pierdol tym. A wiecie, jak to boli. Bardzo to nawet boli, jak się komuś wpierdoli w oko. Właśnie, albo gdzieś, gdzie indziej. No właśnie, trzeba być twardzielej. Ja Kosemi B mieszka pod Łodzią. Nazywa się Dariusz Moszna. Ma lat 31. Pracuje w Łodzi jako konserwator w szpitalu na ulicy Pomorskiej 251. Co jeszcze? Pisał jeszcze, że on ma ponad żonę, murzynkę, a on ma rude włosy. To są prawdziwe fakty. A skąd takie informacje zdobyłem? Mówiłem, widzowie, że ja mam dojścia tego typu. I to nie są jakieś żarty, tylko to są oficjalne informacje, żebyście o tym wiedzieli. To jak dostałem mandat tego typu, miałem maseczkę tutaj, dostałem stówę tego typu. A gdzie jest ustawa, żeby nosić maseczkę tego typu? Właśnie. Oto jest pytanie, widzowie. Policja musi zarobić pieniądze. Straż Miejska też tego typu. Bo wszystko siada, na czym trzeba zarobić. Albo człowiek nie chodzi w maseczkę, trzeba mamy stówę tego typu. Taka jest prawda, widzowie. Widzicie? To jest dla mnie chore. Gdzie jest ustawa, żeby nosić maseczkę? Ja rozmawiam z policjantem tego, gdzie jest ustawa. No bo tam Mateusz Mazowski tam ten ja wiecie co jak, że trzeba nosić maseczki. Chuja kurwa, tego typu, właśnie, ale cóż, takie życie, jak oni myślą,
nie tu, tylko dupą tego typu policja, przeproszeniem, straż miejska, tego typu. Ja rozumiem, picie alkoholu pobliżu bym zrozumiał, tego typu, ale nie noszę im maseczki. Kpina tego typu. Kpina totalna. Słuchajcie, widzowie, chciałem tu jakby skomentować, zdementować w ogóle taką plotkę, którą rzekomo oni, te ścierwy kurwy jebane, jak ich rodzice też, tego typu. Słuchajcie, chcę skomentować, bo nie jestem frajerem jak oni, tego typu. I wolę wam to jakby objaśnić wam. Słuchajcie, widzowie, bo stwierdzili tak, że ala sąsiadka, że to jest ala sąsiadki pokój. Łobamy tego typu ścierwy. Na łeb się jebnęliście. Albo za dużo gówna wpierdalacie. Ścierwy zajebane, wykopki. Z tego głosu, bo haha, tego typu. Słuchajcie, nie no, chciałem to widzowie jakby to skomentować, zdementować tą plotkę tego typu. A to, że sąsiadka zrobiła ze zdjęcie, to nie znaczy, że to jest coś. No kurwa, no to każdy może sobie cyknąć jakieś zdjęcie jakimś byle jakim pokoju. Ale nie to, że kurwa, to jest sąsiadki. Kurwa, trzeba pojebem być tego typu widzowie. A Vinci podbija się pod twem. Taka pizda jak lepiej nie mówi, jak jest matka tego typu. Jadę po całości, zastanówcie się widzowie, czego ona chce. Chyba chuja do dupy, bo na to ją zasługuje tego typu. Taka brzydka jest jak skurwysyn. Matka jest jeszcze chyba gorsza niż ona tego typu. Właśnie to jadę po całości widzowie. Trzeba myśleć główkę, nie dupą. Niektórzy myślą dupą i później wychodzi tego typu. Właśnie taki Boże tu rozpitala ją totalnie tego typu. I ona szuka fejmu, miała tu widzów 126 widzów tego typu. A później jej spadło jak skurwysyn tego typu. Taka pizda lepiej nie mówi, ja patykiem bym ją nie ruszył, bo taka jest wredna suka jebana jak jej matka tego typu. Lepiej nie mówi widzowie, co ona tu wyprawia na streamie tego typu. Ona szuka fejmu, chuj wie o co jej chodzi. Chyba chodzi o to, żeby ktoś ją pojechał po tekście tego typu, albo nie wiem co. I tak i Boże was tu pozdrawia. Trzymajcie się jak coś, to idźcie do przodu, nie do tyłu. A ta Vinci może mi tu naskoczyć, zrobić opidość mi loda, bo na to ją stać z taką pyską tego typu, z taką mordą zajebaną jak jej matka. Jadę po całości, ona tu się szuka fejmu. Jaka pizda z niej będzie w rzeczywistości, jest pizdą totalnie. Widzowie, pamiętajcie o jednym, taka pizda do końca życia zostanie. Vinci, jesteś przegrana tego typu, szukasz fejmu, wiesz, wypierdalaj. Taki Boże cię rozpierdala, ile wyraźnie widzicie tego typu. A ty Vinci, tak się pocuje jak pizda. Szukasz tego, czego chcesz tego typu. Co ja mam mówić na streamach tego typu, że ja ciągle o tobie mówię. Jak ty byś mnie wałkował jak pizda, to bym nie powiedział tego typu. Rozpierdalam cię człowieku tego typu. Taka suka jak ty i twoja matka może cię do śmietnika wypierdalać, bo jesteście cienkie skurwysyn tego typu. Widzisz, popatrz w lustro, zapomniałem, lustro cię rozpierdala, bo na to cię zasługuje tego typu. Jadę po całości, tu takie Boże cię rozpierdala, ile wylezie. Widzisz, tak się pucowałeś jak chuj do dupy, a tu widzę, że sama wynikłaś, bo na prywatne życie z streama jesteś pizdą jak każda z was tego typu. Właśnie Vinci, ja ci jadę po całości, zastanów się, pizda jebana, ty kurwo jebana. Ja jadę po całości, ty się kurwa pucujesz jak skurwysyn, sama pierdolisz jak ciota zajebana tego typu. Takie Boże cię rozpierdala z każdej strony, weź wypierdala do ojca, niech ci opierdoli czegoś tego typu. Niech ci sutki wyliży, na to ci kurwo stać. Jadę po całości, właśnie to jest to co powiedziałem. Trzeba iść do przodu, nie tyłu. Vinci, ty jesteś zjebana suka jak twoja stara tego typu. Jadę po całości, zobacz jak ci jadę. Ty fejmu nie masz tego typu. Nie masz lajki, tyle jak ja lub subów tego typu. Pizda jesteś, bo ja mam 2000 subów, a ty masz dopiero 800. To jesteś taka pizda jak skurwysyn tego typu. Weź mi wypytanie, jak ojciec się wyrucha w dupę tego typu.
ostatnim B przegrał ze mną tego typu. Przegrał, bo jakoś tak cienko pokazywał tego typu. A te buty chyba znalazł w śmietniku i się pochwalił, że ze śmietnika sobie znalazł tego typu. Łobabę tego typu. Właśnie. Co kosanibę? Fajne te buty ze śmietnika tego typu. Chciała się podlizać tego typu. A ja ci pokazałem, że teraz są modne te opaski. Czyli te krokownik tego typu. Kroków, liczenie kroków. To jest modne. A nie jakieś buty ze śmietnika tego typu. Buhaha, buhaha. Przegrałeś tego typu. Ale nie zdajecie sobie niektórzy sprawy, że takim sposobem sami się ładują do więzienia. Do paki, kurwa. Bo to już nie jest jakieś błahowki. Inne rzeczy. To jest przestępstwo, kurwa. I sobie, kurwa, nie zdają sprawy, kurwa, że do tego dojdzie, że ich wezmą za kark i będzie taki finał. Podcelą się zapytają, pokaż mi białko. A wiecie, co to jest białko? Papier, kurwa. I ktoś pokaże, który z tych pajaców tego, to wiecie o tym, że się będą śmiali z was? Że dostaliście wyrok za takie tego? Kurwa, to już macie już przesrane. A wy widzowie, zastanówcie się naprawdę, czy to jest warto świeczki coś kurwa robić z takim tym. Bo mówię, że traficie na więźniów, którzy powiedzą, jak nie pokażesz białka, to wypierdalaj z naszej celi. Waj w klapę, wal. Właśnie jesteśmy tutaj. Wybrać sobie jedzenie, wybraliśmy sobie łobaben właśnie my, Sajgonki z ryżem i surówką dla córki tego typu właśnie. Zapraszam tego typu, idźcie do przodu, nie do tyłu widzowie. A my właśnie czekamy sobie, później zobaczycie sobie tego typu właśnie widzowie. No i co powiedzieć, dziękuję za to, że subicie udostępniacie, bardzo się cieszę widzowie, właśnie łobaben. Obskoczyliśmy całe wszystkie cmentarze, teraz właśnie o parę obiadowa, jak się mówi, widzowie, dlatego przyjechaliśmy ogarnąć tego dymu. Teraz będzie. Ja tam znowu, jak widzicie, tutaj kawalia, jak widzicie, a tu dla córki, tego typu, jak widzicie, my mamy Sajgonki tu, a córka ma frytki tego typu, jak widzicie. Właśnie. Życzę wam widzowie smacznego. Tu jeszcze jest wody, sobie kupiliśmy. Kupiłem coś takiego. Łobabem tego typu. Trzeba gdzieś do przodu, nie do tyłu. Tego typu. No właśnie. Łobabem. To sobie kupiłem. Jak się pracuje, to się ma tego typu. Wiadomo, że dzisiaj taka pogoda, jaka jest, znowu podobno mają być przymrozki, znowu, kurde, kiedy ta zima odpuści, tego typu, ale nieważne, trzeba iść do przodu, nie do tyłu, tego typu, jak widzicie, tego typu, bardzo fajny, widzicie? Trzeba iść do przodu, nie do tyłu. Łobabem tego typu. No właśnie, widzowie. No. Pokazuje się wyświetlacz tego typu. Jak widzicie. Widzowie, co wam powiem. Trzeba iść do przodu, nie do tyłu tego typu. Łobabem tego typu. Ja wiem, że tam pitolicie. No ale trzeba iść do przodu, jak widzicie. Łobabem tego typu. Pozdrawiam was widzowie, tego typu trzeba iść do przodu, nie do tyłu, jak widzicie.
No właśnie, widzowie, trzeba iść do przodu, a nie do tyłu. Udostępnijcie to, widzowie, bo to naprawdę, to już nie jest zabawą. Ja to jeszcze odsłuchałem, mimo to, że z tymi osobami pisałem, ale pisanie i odsłuchanie wiadomości, co oni przeżyli, jest duża różnica. To jest tragedia, widzowie, co oni przeszli to wszystko. I żebyście wzięli jakieś wnioski z tego, wyciągnęli, widzowie, bo to jest bardzo ważne, żebyście jakieś wnioski powyciągali, widzowie, tego typu. Podsłuchajcie tego typu, widzowie, jak odsłuchacie, to piszcie nam komentarza, łapki w górę, subujcie i udostępniajcie kanał i ten filmik, który właśnie wam przekazuję. Trzymajcie się tego typu, bez miłej słuchania, tylko uważajcie, żebyście się nie wystraszyli. Tego typu. Trzymajcie się, bez. Dzień dobry. Nazywam się Kornelia. Mam lat 35. Jestem początkującą youtuberką. No w tej chwili już jestem trochę bardziej sławna niż byłam. To było kilka miesięcy temu. Nie więcej niż pół roku. Nagrywałam swojego vloga nad rzeką i wtedy zjawił się on. Zapytał mnie: hej baby, czy rozkręcić kanał? No nie powiem, bo pan Krzysztof wpadł mi od razu w oko, no więc się zgodziłam, czemu nie. Przyjeżdżał, pomagał mi rozkręcać kanał, dostał hasła, dostał dostęp do mojego konta, do moich donate'ów. I wtedy zaczęła przyjeżdżać jego siostra. No i wtedy się zaczęło. Okazało się, że oni nie są wcale rodzeństwem. Pan Krzysztof mnie wykorzystał w bardzo brzydki sposób. W sumie ona też. Ale nie chcę się tutaj wdawać w szczegóły. Chciałam się ich w końcu pozbyć, bo zaczęli mi bardzo przeszkadzać. No ale zjawili się ci dwaj ludzi, chyba się nazywają Moszna. Kazali mi płacić, kazali mi oddawać procent, w sensie 70% z moich donate'ów. Ktoś do mnie pisał SMS-ami żeby dać mi alak gwarancję na rowery. Ja wiedziałem, kto to jest dokładnie. Wiedziałem, że to są ludzie z wykopku. Tego typu: Łosiu, ty sam przegrałeś. Bo wiedziałem, z kim piszę dokładnie. Ale cię fuja zrobię. Tego typu. A to, co pisałeś do mnie, tego, to wiedziałem, że jesteś ty. Z wykopu. Baranie jeden. Tego typu. I jeszcze do tego chciałeś mnie namówić na piwo. Tego typu. Ale ci się nie udało, frajerze. Tego typu. Proszę, chuj. I ty jesteś do Jaguru. Bo tak i tak. Jechałem na miasto, to bez różnicy było mi. Tego typu. No i jesteś dobry. Tego typu. Widzisz? Ty chciałeś fuja ze mnie zrobić. Chciałeś mi alla. Napisz się ze mną piwo. Nieważne, czy to alkoholowe, czy bez. Ale chciałeś, kurwa, pokazać mi, że jesteś ala fanem. Ale nie jesteś fanem, tylko frajerem. I zostałeś totalnym frajerem. Skomentuję, widzowie, tego typu w sprawie Konstantina B. Dariusza Maszyna, który pitoli jak ciota, jak jego stary. A matka kurwą jest, jak się mówi. Pitoli. Konstantin P. Czyli Dariusz Maszyna. Od tego zacząć, że chłopaki ode mnie
się zbierają, żeby przyjechać do ciebie osobiście do domu, już znają twój adres tego typu, spodziewa się może dzisiaj, może jutro, pojutrze, żebyś nie był zdziwiony, że ci wpierdolą, chłopie. I przy okazji cię wpierdolą, ci wpierdolą ostro i przy okazji nagrałem filmik, jak ty wyglądasz. Z rozjebaną mordą. Bo chłopaki już wiedzą dokładnie, gdzie ty mieszkasz, dokładnie tego typu. Właśnie. A jeszcze nie dosyć, że ten filmik, który chłopaki cię nagrają, jaki jesteś obity, rozjebany, to do pracodawcy pójdzie to, jak pięknie pracownik się zachowuje tego typu. I będzie wybanie cię z pracy. Przestańcie, ja mam przez was uczulenie na takie bdety. Ja już mam was dosyć, że wy co chcecie, a za przeproszeniem gówno z tego jest. No dobra, ja kończę, to jest dzisiejszy ostatni stream tego typu. Ja się żegnam z wami na żywo już tutaj na streamach. Już nie będzie streamów. Trudno się mówi. Wypłacę te pieniądze. Kupię ten fotel, ostatni raz wam pokażę ten fotel i po prostu już nie będzie. Po prostu ten cel jest, dobra, ten cel jest, teraz ja dokładam, my z kogo dokładamy, ten cel jest do nas, już się kieruje. I po prostu żegnamy się, już nie będzie streamu. Od dzisiejszego dnia to był ostatni stream, który ten. I po prostu żegnamy się już na zawsze tego typu. No i tak chyba zrobiłem, że zaraz kasuję kanał. Zdaje mi się, bo też mnie nie ma sensu siedzieć i tego, ja mam inne sprawy na głowie niż tego. Już wasza broszka. Wasza broszka, ja powiedziałem krótko. Widzę, chcecie fuja robić. Prosiliście mnie, rok przerwy zrobiłem. Zaczęliście na kolana błagać. Powiedziałem nie, ale później z czasem mówię, dobra, chuj. Tego. Ale przyjdzie czas zapłaty. Przyjdzie czas zapłaty, że zatęsknicie. I zostaniecie teraz sami frajerami. Żegnam się na zawsze. Byłem odwrotny na zlocie, ktoś kurwa chce chuje zrobić, jak się mówi, po prostu już nie będzie zlotem fanów, po prostu jesteście niektórzy oszuści i frajerzy tego typu, ale to jest mało wieku, bo z tego powodu, że mi tam rybka, a dwa po prostu i tak miałem jechać do manu, i tak, to bez żadnych pretensów. Nie chcieliście, już nie będzie zlotu fanu. Pierdolę, to wy słuchacie tych popierdolców, to słuchajcie frajerzy i tyle. No ale jaka to nie jest ważne, powiem to, co miałem powiedzieć. Ja właśnie tutaj jestem, właśnie tą, i sobie chcemy kuchenkę kupić. Właśnie, Amika, jak widzicie, 850 zł. Ja właśnie jadę teraz na komendę zgłosić przestępstwo. Ci, co się podszywają na wykopie, czyli szwagier Tela, Ana Aka Nocka i inne rzeczy, właśnie jadę zgłosić to wszystko, bo mam wszystko wrzucone na telefonie, tylko muszę właśnie jechać i po prostu zgłosić widzowie. Wszystko mam tego typu. Jak mówiłem widzowie, ze mną nie ma pierdolenia się tego typu. Widzowie. Właśnie teraz czekam na autobus, bo jest wiadomo, że przez tą pogodę wszystko jest opóźnione tego typu, ale jadę na komendę zgłosić przestępstwo, bo to już pod paragrafy wchodzą tego typu. Widzicie widzowie, nie lepiej nie robić ze mnie chuja tego typu widzowie.
Dlatego to mówię to poważnie, bez żadnych tam ekscesów i inne rzeczy, widzowie, bo naprawdę niemiło to jest, że się podszywacie pod kogoś i na kogoś nie żerujecie. Jutro po pracy jadę się zaszyć, widzowie. Wiecie dlaczego? Bo po prostu jak się ktoś zaszyje, to nie może ruszyć żadnego alkoholu. Bo jak ta osoba ruszy alkohol, to może powykręcać osobę totalnie. I ja się po prostu zgodziłem z tego powodu, żeby mnie nigdy w życiu nie ciągnął. Ta wszywka będzie rok wszywką. 560 zł kosztuje. Mam to. Mam odłożone specjalnie widzowie pieniądze na wszywkę. To nie jest żaden wstyd, jak ktoś ma wszywkę. Po prostu to są tak jakby, widzowie, bo mam powiedzieć, że macie hamulce. Czyli nie wiecie o tym, że macie wszywkę, nie możecie się pić, napić się, nie wiem, wódki czy piwa, bo was powykręca. Może tak was wykręci, widzowie, że możecie na drugi bok się przekręcić. Mati kupiec z Fejsa. 5 zł. Tiger, mam dla ciebie zadanie z matematyki na poziomie przedszkola. Nie możesz używać kalkulatora i masz na to 30 sekund. Jak odpowiesz, to wpłacam 50 zł. Ile jest 4 razy 4? Dzięki za drajta. 4 razy 4? No. A, pierdyka. No, 8. No. 8. No i wpłacę 50 zł. 8. Tabliczka smażenia, jak się mówiło kiedyś. No, pamiętam, widzowie, jak się to uczyło się. I jeszcze pamiętam, widzowie, że po prostu było losowo wybieranie ucznia i tabliczkę smażenia trzeba było to powiedzieć od A do Z tego typu. W ogóle ja mam pracę od 14, ale dzisiaj nie wiem. Od 17 to jest trochę, widzowie, nie jestem przyzwyczajony, od tego zacznę, widzowie, i dlatego. Słuchajcie, widzowie, muszę tutaj skomentować i sprostowanie zrobić. A jakie kurde, ktoś zrobi mi zdjęcie, jak czekam na autobus, a stanąłem przy koszu i pochyliłem się jakoś tak, to wygląda, że niby jak szukam coś tam w śmietniku czy coś. Nie, po prostu ktoś, ja wiem kto, bo numer rejestracyjny tego samochodu, czyli wywrotki, sobie szybko zrobiłem zdjęcie, jak ta wywrotka wygląda i numer rejestracyjny tablicy, widzowie, i ta osoba, która udostępniła, będzie miała przesrane. No, takie życie tego typu. Jak wróciłem z pracy do domu, to Kobra mi przekazał informację, o tym nie wiedziałem, o tym, bo po prostu jak się pracuje, to się nie zwraca uwagi, nie wchodzi się do neta, widzowie, tego typu. Bo miałem dzisiaj sporo, miałem koszenie w Alfatem dzisiaj, widzowie, tego typu. I dlatego nie miałem możliwości wejść. Córka po prostu oglądała sobie, widzowie, bajkę na moim laptopie i po prostu niechcąco coś klikła, niechcąco, nie będę krzyczał na dziecko tego, bo to dziecko nie jest winne, po prostu, no wiadomo, widzowie, dziecko zawsze coś kliknie tego typu i po prostu tak się stało, no nic się nie stało tego, no trudno się mówi, mleko się rozlało. Ale się na to nie zwraca uwagi i tyle, nie widzowie. Jak ci się to stało, widzowie, bo Kobe mi przekazał informację na ten temat, po prostu gotowała obiad
przygotowywała, że w ogóle zobaczę, bo tam w lodówce jest to przygotowane. Łobabem tego typu. Już wiem, jakaś zupa, ale muszę zobaczyć tego typu. I po prostu, no... Tak, każde dziecko kliknie, nie przeczyta, kliknie, bo fajna zabawa i no po prostu tak się stało, jak się stało. No trudno się mówi, Jezus. Każdemu się zdarzy, że nie pobije dziecka, ani uderzy. To po prostu trudno się mówi, no Jezu, no widzowie. Każdemu się tak może zdarzyć. A szczególnie dziecku, no to... No od razu mówię, to po prostu z mostu, widzowie, tego typu właśnie. Kto nie sypuje, ten jest frajer tego typu. Słuchajcie, widzowie. O co jest pytanie? Ja się pracuję, to się ma. Benz tego typu. Łopa, Benz. No, zajebiste. Tego typu. Pizza. Zajebista tego typu. Ja się pracuję, to się ma. Tego typu. A nie. Banalność. Fanpage tego typu. Proste. Tego typu. Na to was stać? A gdzie jest to, żeby być królem tego typu? Łobobem tego typu. No. Łapapen, tego typu. I co? Dalej będziecie banować fanpage? Kanał, ale malowanie kanału? Łapapen, tego typu. Jemy. Chcecie? Czy nie chcecie? A to jest pytanie, bo łapałem tego typu. No. Jak nie chcecie, po co mnie w dupcie? Tego typu. No. No cześć, ziome. Jak tam żyjesz? Co mówisz? No właśnie, jak przerwałeś mi nagrywanie tego typu. A co u ciebie słychać, Jomku? No właśnie. A ja właśnie wróciłem z pracy tego typu. Właśnie trafiłeś, jak nagrywam odcinek tego typu. No właśnie. Co mówisz? Słuchaj, ja ci powiem tak, trzeba iść do przodu, jak nie do tyłu. Ja zawsze ci mówiłem tego typu. A nie wiem, a co? Wiesz co, wskakuj dzisiaj na mojego streama tego typu. Właśnie, łobabem. No, właśnie. No, wow. Wielki yo, tak? Nie, no zawsze szarpam. A nie, no dopiero wróciłem z pasy właśnie i... No właśnie. No dobra, to nie ma sprawy. Zapuścisz bit jakiś, kurwa, i trzeba zapierdalać, co? No właśnie. No dobra, ale jemku. A słuchaj, a jak u tego... No właśnie, o nim mówię. No dobra, nie ma co, trzeba iść do przodu, jak się mówi. No właśnie, łobabem, no właśnie, moje słowo znasz tego typu, łobabem, no dobra, to jestem pod telefon, dobra,
Ela siema, tego typu, bęf. Norbi. A, słuchaj, bo już mi wreszcie kurde z głowy. Słuchaj, musimy tam gościa jednego dojechać, tego typu. Znasz jej, kurwa. No, jak kurwa nie znasz? Znasz dwóch debilów, którzy tak się pocują? No właśnie, no, ci co sobie kupili suby, no właśnie, no, jak oni się nazywają? No, śmiało, tego typu. No właśnie, Aspen i Mary, no, trzeba im tutaj ich dojechać, tego typu. No właśnie, żeby trzeba pokazać, że to nie jest to, żeby kurwa kupować suby, tylko trzeba mieć swoich fanów, żeby suby szły, a nie sprzedawać się jak frajerze. No bo oni się sprzedali się jak frajerze, tego typu. No, dojedziemy z kurwysynów i tyle, no. No dobra, elo, tego typu, bęc. Musisz już iść, to twoja pora, aby iść.